Cześć, witajcie. Cześć. Pewnie nie wszyscy z Was wiedzą, co to jest takie urządzonko. Mocowało się je w samochodzie. Wiecie, co to było? Nawigacja. Było, jest. Chyba, że już nie działa. Jest to, zgubiłem gdzieś od tego ładowarkę. Niemniej podejrzewam, że jeszcze może by działało. Już pewnie mapy są nieaktualne. W każdym razie GPS potocznie zwany. No, co wiesz, to w ogóle wszystko jest? GPS, czyli Global Positioning System, to jest system, który istnieje od końca lat 70. Bardzo dawno. No i sobie to wymyślili Amerykanie do celów nawigacji satelitarnej. Znaczy w ogóle o co chodzi z tą nawigacją satelitarną? Ogólnie nawigacja zawsze polega na tym, że po prostu mamy jakieś rzeczy, które wiemy gdzie są i staramy się znaleźć, jak my jesteśmy w stosunku do tych rzeczy położeni. Punkt odniesienia. Czyli punkt odniesienia, tak. Jestem, kurde, tam na prawo widzę wieżę kościoła, a na lewo złamane drzewo, więc wiem, gdzie jestem, tak? Mm-hmm. To taka prosta rzecz. W wypadku na przykład na morzu, no to latarnie morskie temu służyły, każda latarnia błyskała w tamtym... Gwiazdy. No tak, właśnie, jak już się wypłynęło daleko od brzegu, no to trzeba było gwiazdy, gwiazdę polarną, no, księżyc, słońce, generalnie jakieś rzeczy, które wiemy, gdzie są, bo nawet jeżeli się ruszają, tak jak słońce czy księżyc, no to ale jesteśmy w stanie mniej więcej jesteśmy w stanie przewidzieć, tak, i dokładnie na tej zasadzie działa nawigacja satelitarna, czyli satelity sobie krążą, ale po przewidywalnych orbitach. Czyli zawsze wiadomo, gdzie one są. Zawsze wiadomo, jesteśmy matematycznie w stanie wyliczyć, gdzie on powinien być. No i jeżeli te satelity będą wysyłały sobie jakieś tam sygnały, my te sygnały odbierzemy, będziemy w stanie sobie porównać swoje położenie względem tych satelitów, no i sobie wymyślimy, gdzie jesteśmy, nie? Oczywiście to prosto wygląda, no w praktyce nie jest to takie proste. Powiedzmy w schematycznym ujęciu to tak mniej więcej wygląda. W takim pierwszym przybliżeniu, tak. No i Amerykanie zaczęli strzelać te satelity, bo to się Navstar w ogóle nazywa. Zaczęli strzelać te satelity jakoś tak w latach 70., w latach 80. System już w zasadzie osiągnął pełną gotowość, no bo musimy wiedzieć, że tak, żeby określić swoją pozycję względem satelitów, to musimy 3 satelity mieć nad sobą i odbierać sygnał, bo z 3 dopiero jesteśmy w stanie sobie wymyśleć, gdzie jesteśmy. Musi być ich odpowiednio dużo, bo one sobie krążą po różnych orbitach i tam, nie wiem, 20 parę chyba ich jest. Nie chciałem skłamać, na wiki sobie możecie sprawdzić. Generalnie chodzi o to, żeby nad każdym miejscem na Ziemi w dowolnym momencie przynajmniej te 3 satelity były widoczne, tak? Czyli w tej półsferze 180 stopni nad Ziemią, którą widzimy, więc ich musi być ich sporo. Tak. Muszą być po różnych orbitach popuszczane, tak żeby to się właśnie tam nachodziło, jakaś tam musiała praca koncepcyjna być wykonana, no i Amerykanie to zrobili. W latach 80. ten system osiągnął pełną operacyjność. Ciekawą cechą tego systemu jest to, że to są tak naprawdę 2 systemy, wojskowy i cywilny. Wojskowy, ponieważ Amerykanie sobie wymyślili, że no satelita nadaje, każdy może to odebrać, nie? Trochę by było głupio, gdy my wydajemy pieniądze i strzelamy satelity, a nasi przeciwnicy mogą sobie z tego korzystać. W związku z czym wymyślili coś takiego, że te satelity nadają sygnał, który był sztucznie zakłócany. A to trochę się opóźnił, a to trochę się przyspieszył, co powodowało, że jeżeli się ten sygnał po prostu pomierzyło, to dokładność położenia była określona mniej więcej co do 100 metrów dokładności. Czyli on mógł się różnić o 100 metrów mniej więcej od pozycji rzeczywistej. I to były sztuczne zakłócenia. Wojskowe urządzenia wiedziały o tych zakłóceniach. Miały dużo lepszą precyzję. I potrafiły sobie uwzględnić te sztuczne poprawki i doliczać tam z dokładnością jakąś tam bodajże do metra. I tak to sobie funkcjonowało. Przy czym weźcie pod uwagę, że dla takiego statku, który ma, nie wiem, 300 metrów długości, to dokładność 100 metrowa to jest całkiem dobra dokładność. No do nawigacji po mieście, no to tak trochę słabo, bo 100 metrów to są 2 przecznice, nie? Natomiast to było w czasie wojny w Iraku. Amerykanie zrobili zaskakującą rzecz i wyłączyli zakłócanie. Dlaczego to wyłączyli? Ano bo sobie z jednej strony okazało się, że mają trochę za mało tych militarnych odbiorników, żeby powiedzmy tam, temu przysłowiowemu każdemu żołnierzowi, czy tam każdemu oddziałowi dać. W rękę, no. A z drugiej strony wiedzieli, że Irakijczycy i tak z tego nie korzystają, i tak z tego nie korzystają, więc zrobili genialny w swojej prostocie manewr, czyli nakupili cywilnych GPS-ów, rozdali żołnierzom, po czym wyłączyli zakłócanie.
I nagle te cywilne stały się dokładne. Nagle te cywilne stały się dokładne i tak już zostało. Tylko, że uwaga, oni tak naprawdę nigdzie się na twardo nie zobowiązali, że to tak zostanie. Mhm. To. No. Stąd między innymi. Oni w każdej chwili mogą to zakłócenie z powrotem włączyć, jeżeli uznają, że, taki że taka jest potrzeba. Że taka jest potrzeba operacyjna czy chociażby coś takiego. No właśnie z przyczyn militarnych, tak? Dokładnie. W razie jakiegoś tam konfliktu, kiedy im będzie zależało, że jednak. Co więcej, i to jest ciekawe. To jest tak wrednie zrobione, że oni mogą zrobić taki myk, że zakłócenie będzie tylko nad określonym obszarem. Czyli mogą sobie zrobić tak, że na przykład w Europie, czy nawet tam węziej w Europie Wschodniej będzie dokładność 100 metrów, a Amerykanie będą nadal mieli precyzję taką, jaką sobie chcą. Bo nie wiem, dojdą do wniosku, że na przykład Ruscy korzystają z cywilnych GPS-ów, to w tym momencie dają Ukraińcom te wojskowe, po czym włączają zakłócenie. Dlatego też powstały systemy alternatywne dla tego amerykańskiego. Ruscy mają swój, Chińczycy mają swój, Bajdu. Tak, Europa czytaj Francja, tak, ma Galileo. Tak na wszelki wypadek. Jak tak. Jeden siądzie, to zawsze pozostałe gdzieś tam będą działać. Tak, przy czym o ile Chińczyków i Rosjan to rozumie, natomiast w wypadku Galileo, no to jest chyba francuska megalomania, ewentualnie nie wiem, może Francuza po prostu strasznie bolała tylna część ciała, jak musiał z amerykańskiego GPS-a korzystać. No może. No nieważne, w każdym razie jest, natomiast należy pamiętać, że tak, że GLONASS w zasadzie... Obejmuje terytoria. Nie działa na całym świecie i generalnie z tego, co pan, nie wiem, bo oni tam dostrzelali jakieś parę satelitów, ale to kiedyś czytałem o tym GLONASSie, to było tak, że tam oni dwa satelity strzelają, a w tym czasie jeden im spada, w związku z czym... Jak to w byłym związku działa. Tak jest. Dwa do przodu, trzy do tyłu i wszystko trytytko mi tak. W związku z czym na tym GLONASSie to niespecjalnie można bazować. Poza tym ja nie wiem, czy wiesz, czy Rosjanie też nie będą sobie... No właśnie, też mogą, numerów, tak samo mogą zakłócać i prawdopodobnie to robią. No. Bajdu to w ogóle był robiony na Azję. Oni w ogóle nigdy nie mieli ambicji, żeby to działało gdzieś poza... Ważne, żeby u nich działało. Dobrze. Ważne, żeby u nich działało. Jak się zaczną wybierać gdzieś, nie wiem, na podbój Afryki, to pewnie dostrzelą sobie satelitę. Akurat i kto wierzy, że oni mogą to zrobić, bo to tam przyjdzie milion Chińczyków i co? I zrobią 1000 satelitów, nie? Co to jest milion? No. Przeciętne miasteczko. No właśnie, takie kurde, podmiejska wieś nawet w zasadzie, tak? No. A co ciekawe, słyszałem, że Japończycy i Koreańczycy też coś takiego swojego tam próbowali strzelać. Też oczywiście takie lokalne, żeby to u nich działało, bo resztę to i tak niekoniecznie. Kwestia uniezależnienia się od Amerykanów, bo tak naprawdę, słuchajcie, no wszyscy korzystając z GPS-a jesteśmy zależni od Wojasama i tyle, no. Tak, no ona może to wyłączyć i cześć, tak? Przestawią wajchy i pozamiatane, żegnajcie mapki. Także miejmy tego świadomość, że nie jest to dane nam raz na zawsze i forever i w ogóle. I że tak naprawdę to wszystko wzięło się z wojska. Tak, bo GPS by nie powstał, gdyby go nie potrzebowało wojsko, bądźmy szczerzy. A jeżeli by powstał, to dużo później, chyba w dużo większych bólach, mi się wydaje. No wiesz, biorąc pod uwagę, w jakich dużych bólach powstaje Galileo, to raczej macie tak. Macie przykład, dokładnie. No. Wiesz, no, tylko tak, wyznaczenie pozycji, no to jest wyznaczenie jedna pozycji. Rzecz. Jak sobie byś popatrzył na takiego starego GPS-a, to on po prostu ci wyświetlał cyferki. No tak, i co mi to mówi? I już, nie tak? Potem sobie musiałeś wziąć mapę i tam po tych... Ale to też nie mogła być taka zwykła mapa... Tylko musiała być mapa z naniesionymi koordynatami. No nie, no to zwykłe to ma naniesione. No nie zawsze właśnie. No to nie jest mapa. Jak nie ma naniesionych, to nie jest mapa. Dobra, plan. Okej, okay, plan. No. Dobra. I to w ogóle była śmieszna sprawa, bo Ziemia nie jest okrągła, no to chyba wiemy, tak? No, ja bym tu, wiesz, bo tu w internecie różne teorie chodzą, także ja bym... Płaska też nie jest, nie. Ziemia ma troszeczkę bardziej skomplikowany kształt niż kula. W związku z czym to odwzorowanie Mercatora, którego się tam uczyliśmy na geografii, że rozcinamy tą kulę i sobie robimy mapę, no to ono nie jest takie do końca dokładne. I się okazało, że można to zrobić na kilka różnych sposobów. I no, oczywiście Rosjanie nie byliby sobą, gdyby zrobili to tak samo jak cała reszta świata. W związku z czym było tak, że jak się porównało mapę wydaną na przykład w Anglii i mapę wydaną w Moskwie, to tam współrzędne tych samych obiektów się różniły.
tego co pamiętam, to na terenie Polski te różnice potrafiły do kilometra dochodzić. Mhm. Jeżeli chodzi o współrzędne i drugie, to wynikało po prostu z tego, że sobie tego Mercatora troszeczkę inaczej zinterpretowali jedni, troszeczkę inaczej drudzy. Ale to nie jest nic dziwnego, bo mila morska to też amerykańska, no tak, i angielska też się trochę różnią. I jak się pojawiły pierwsze GPS-y dotarły do Polski, no to oczywiście wszystkie mapy w Polsce były według, powiedzmy, według modły radzieckiej, a GPS-y pokazywały po amerykańsku i dochodziło do wielu dziwnych takich rzeczy, że to nie działało. Ja pamiętam jeszcze, jak pływałem sobie po Chorwacji, to miałem takiego GPS-a z mapą i on często pokazywał, że przez środek wyspy sobie właśnie przepływamy. Mhm. Też prawdopodobnie, no Jugosławia to myślę, że miała te mapy właśnie też radzieckie. Też radzieckie i takim zostało. No w tej chwili to już nie grozi. Natomiast no, to pokazuje, że znajomość współrzędnych w postaci długość, szerokość to niekoniecznie wystarczy. Znaczy, wiesz, dla przeciętnego człowieka to w ogóle nic nie mówi, bo no, jak ci powiem, że jestem na rogu Kościuszki Zielonej, to ty wiesz, gdzie jestem, a jak ci rzucę, kurde, łańcuchem cyfr, to, no tak, no to ci to nic nie powiem. Bez klucza nie odczytam. Nie, dokładnie. I tu dochodzimy do drugiej rzeczy, czyli po prostu no, jaka jest dokładność map, tak jak pokazałeś to, no fajnie. Jeżeli zakładając, że to działa, to współrzędne geograficzne, to ci to jest w stanie pokazać być może nawet dokładniej niż jakieś teraz współczesne telefony. Tylko co z tego, jak mapę tu będziesz miał pewnie sprzed 10 lat, dokładnie. Nie? I wielu rzeczy na tej mapie po prostu nie będzie, chociażby, nie wiem, autostrady między Łodzią a Warszawą, bo to akurat pamiętam, że już wtedy nie było, autostrada już była. Jeszcze jak to urządzenie się włączało. No jako ciekawostkę. No oczywiście wszystko można zaktualizować. No w telefonie macie o tyle fajnie, że większość aplikacji jest aktualizowana dosyć szybko i łatwo to zaktualizować. Zaktualizowanie czegoś takiego, to pamiętam, była droga przez mąkę, bo to trzeba było, ojejku, się gdzieś tam zalogować, jakiś klucz kupić, pobrać coś na komputer, potem to z komputerem połączyć. Cuda na kiju się robiło. No, weź pod uwagę, że to jest też trochę urządzenie z innej epoki, bo... No zupełnie z innej epoki. Bo ono działa bez dostępu do internetu. Ty tu wgrywasz aktualizację, tak, a potem potrzebujesz... po prostu na karcie. Tak. Potrzebujesz mu tylko prąd dostarczyć, bo z GPS-a on sobie skorzysta po prostu sam, a mapy ma w sobie, nie? Mm-hmm. Natomiast jak korzystamy na przykład z Google Maps, no to non-stop to jest doczytywane. No chyba, że sobie wybierzesz jakiś obszar i pobierzesz, tak? Mapy też działają częściowo offline, natomiast no, musisz wcześniej wiedzieć, gdzie żyć. Wybierasz się miejsce, gdzie nie będzie internetu i no tak, no to jest powiedzmy taka różnica. Też o tym też musicie pamiętać, jak się gdzieś wybieracie. Lepiej mapy pobrać, tak na wszelki wypadek. Bo może być różnie, tak? No i ostatnia rzecz, no to jest kwestia, no jak się mieszka w takim mieście jak nasze, no to aktualizacja mapy to jest tak naprawdę proces ciągły, tak? Ja się kiedyś nabijałem, że w ciągu tygodnia 3 razy musiałem zmieniać trasę, jaką do pracy jadę. Tak? No dokładnie, no niestety, tak to jest. Bo mi zamykali, otwierali różne rzeczy, bo tu rozkopali, a tam akurat puścili. Różnie, akurat mapy Google się dosyć szybko aktualizują. No tak, bo one jakby czytają to, co robią ludzie, tak? My za korzystanie z tych darmowych map płacimy tym, że sami jesteśmy dawcami informacji. Mówimy, którędy jedziemy i jakby podajemy te informacje na tacy. Jeżeli jedziemy jakimiś skrótami, to na przykład mapa orientuje się, że tutaj jakaś droga jest, skoro 10 ludzi tamtędy przyjechało, to chyba się daje i tak dalej. Także to też nie jest, wiecie, tak do końca bezpłatne, nie? Ale z drugiej strony no jest to jakże użyteczne, więc myślę, że to są takie na przykład ciekawe rzeczy, bo jeżeli jest jakiś zakaz skrętu, którego ludzie gremialnie nie przestrzegają, no tak, ale to popchniecie, to mapa nam powie, że skręcaj, nie? Dokładnie, u nas tu nawet 200-300 metrów od miejsca, w którym w tej chwili jesteśmy, jest takie miejsce objęte zakazem wjazdu samochodów ciężarowych, a kierowcy sobie skracają tamtędy, no bo im zależy na czasie, więc walą skrótem, ryzykując mandat. No tam policja czasem się czai, czasem nie, natomiast mapy uparcie pchają tamtędy właśnie ciężarówki, chociaż w teorii powinny nie pokazywać im tej drogi, tylko kazać im jechać naokoło tam, gdzie im wolno. No ale tak, także, sami no, sobie to robimy, tak? Słuchanie mapy nie zwalnia nas absolutnie z patrzenia na znaki. I to właśnie z dwóch powodów. Raz, że mogli coś akurat postawić, a mapa jeszcze o tym nie wie, a dwa, że nawet to może tam stać od dawna, tylko
Tylko, że ludzie to permanentnie zlewają. Tak, i... to jest uwaga, bo lokalsi mogą wiedzieć, że na przykład policja to tam staje między 16 i 17 i po 18 to już tam możesz jeździć, ale wcześniej to nie. No, ale a mapa tego nie wie. Tego wie, bo no. Algorytmu tego akurat no, raczej się ciężko będzie nauczyć. Chociaż może pewnie momencie by złapał. Dałoby, dałoby się go wytrenować. Natomiast no, jest ryzyko, że jednak się jeszcze nie wytrenował. No i przysłowiowo, jak gdyby tu było kiedyś jezioro w przyszłości. No, tak, tak. Mnóstwo przypadków było, że nawigacja kazała jechać prosto i pojechali prosto, a że tam było jezioro przypadkiem. Także myśleć, myśleć jeszcze raz, myśleć i nie wierzyć tym mapom tak zupełnie ślepo. No to co się mówią na kursie prawa jazdy, że musisz mieć ograniczone zaufanie do innych uczestników no, ruchu drogowego. To map też trzeba mieć ograniczone zaufanie, bo ja zresztą staram się z mapy nie korzystać, jak nie muszę. Znaczy jak znam teren, to nie korzystam. Wiesz, ja wiem, że ty akurat odwrotnie, bo... Mnie, że tak powiem, sytuacja zmusiła w naszym mieście do tego, że po własnym mieście jeżdżę z mapami. Właśnie po to, żeby znać aktualną sytuację na drogach i patrzeć, którędy jadą inni, bo skoro inni jadą, a nie stoją, to ja też jeszcze mam szansę przejechać zamiast stać. No tak. Mać. Tak, chociaż mnie parę razy tak sobie z ciekawości, wiesz, jechałem znaną trasą, którą wiem, którędy trzeba jechać, żeby było najlepiej, akurat tam nic nie rozkopali, natomiast nawigacja uparcie mnie próbowała pchnąć inną drogą. A to też, a ja miałem odwrotną sytuację, nawigacja mnie za wszelką cenę chciała zrzucić z autostrady i wiecie co, Franca miała rację. Ja dobrze zrobiłem, że tej małpy posłuchałem, bo ona z uporem maniaka, zjedź, dobra, no mówię, dobra, zjadę i zobaczę, co się dzieje. No i oczywiście z przodu był dzwon i autostrada stała. Zatem ja doradzam taką zdrową nieufność i jednak zachowanie zdrowego rozsądku. Jeżeli nagle jakakolwiek nawigacja każe wam zrobić coś, no to się lepiej zatrzymać i sprawdzić, dlaczego ona to kazała zrobić. Bo Anusz ma rację, a czasem właśnie nie ufać, tak jak Konrad powiedział. Jeżeli wiecie lepiej, że tamtędy się przejedzie, to niech wam każe zawracać. Chrzanić ją, jedziecie po swojemu. Od po prostu zdroworozsądkowe podejście, wydaje mi się, tutaj powinno zadziałać i wtedy wyjdzie to wszystko najlepiej. Jasne. I ja bym chciał jeszcze powiedzieć, że użytkownicy telefonów komórkowych tak naprawdę nie są skazani na GPS-a, Baidu ani inne rzeczy, bo można też nawigować po BTS-ach. Dokładnie, z tym, że to już inna precyzja i to też działa w telefonach. Znacie to pod nazwą AGPS. Tak. Po prostu w tym momencie mierzymy sobie odległości od stacji bazowych, które to stacje wiadomo gdzie są i możemy na tej podstawie tak, sobie wyliczyć. Chociażby jest wspierany ten główny GPS właśnie tym triangulacją na podstawie stacji bazowych, bo po prostu to jest troszeczkę szybszy sposób niż wyszukanie satelitów. Chociaż teraz to nie ma znaczenia, to miało większe znaczenie, jak smartfony były po prostu słabe i miały za małą moc obliczenia. On teraz to po prostu postępuje szybciej i nie ma problemu, że odpalacie mapy i czekacie 10 minut, zanim was zanim namierzy. Tam sobie tam, zanim... Teraz to następuje w zasadzie just like that, więc ten problem w zasadzie przestał istnieć. Natomiast rzeczywiście warto też pamiętać o tym, że działa jeszcze system oparty o BTS-y. Tak, natomiast i on ma, i to jest system, który działa w dwie strony, bo oczywiście my po BTS-ach jesteśmy w stanie się zorientować, ale dzięki temu operator też wie, gdzie my jesteśmy, tak? Dlatego też o tym operator pamiętajcie. Jest w stanie lokalizować telefony i gdyby na przykład służby postanowiły, że chcą śledzić obywatela Łukowskiego, to pyk i wiedzą dokładnie, gdzie on jest, nie? No tak, szczególnie, że teraz ponoć to ułatwili im ten dostęp do tych wszystkich danych, więc... No, słuchaj, to są informacje, jak, jeżeli ktoś twierdzi, że wie na pewno, to albo kłamie, albo łamie tajemnicę służbową, więc nie będziemy się wygłupiać, tak? Dobra, także mamy nadzieję, że troszeczkę przybliżyliśmy wam kwestię, co to jest GPS, czym to się i w ogóle, jak zdrowo tego używać. Tak, zdrowy sceptycyzm nigdy jeszcze chyba nikomu nie zaszkodził. Dokładnie. I cóż, no, szerokości wam życzymy. Jasne. I oby wasze mapy aktualne były. Cześć. Cześć.